Witajcie, dziś Summoner Swift prosto dla Was oznaczony. Azilean będzie grał. Cóż, może tak jeszcze zanim na dobre zacznie się gra, to ja opowiem w ogóle, jak do tej gry doszło, bo generalnie mam wykupioną większą część bohaterów w ligu. Zbierałem na bardzo wielu różnych i Zilean przez długi czas mi gdzieś tam umykał. W końcu nadszedł tydzień, gdzie był w rotacji i ja tak stwierdziłem, że w sumie co mi szkodzi. Spróbuję. Spróbowałem. Dobrze się bawiłem i potem znowu o nim zapomniałem na czas dłuższy. Bo zbierałem na innych bohaterów, chociażby na V, czyli na Czwaj, jak kto lubi. Którą grałem w poprzedniej grze. Fajnie, nawzajem się zabili. Cóż. I dopiero ostatnio, bodajże 2 tygodnie temu, Zilean znów pojawił się w rotacji, co znów wykorzystałem, żeby nim zagrać. No i to zaowocowało tym, że stwierdziłem, że go kupię. No więc kupiłem i to jest pierwsza gra z Zileanem, już kupionym. Już, że tak powiem, nie za darmo, tylko już całkiem moim. No jak będzie, to sami ocenicie. Natomiast przyznam, że bohater jako taki mi się bardzo podoba. Ze względu na pewną wszechstronność. Może być bardzo fajnym supportem, ze względu na swoje przyspieszenie, spowolnienie, a przy okazji ogromne obrażenie nawet bez AP. Bez jakiejś morderczej ilości AP wciąż bije naprawdę duże wartości. Co dla mnie akurat jest bardzo ważne, bo przyznam się, lubię mordować. Zobaczcie. Ile? O, proszę. Bo to tylko jedna bombka. No. Także więc ja akurat wolę nim grać na midzie. Zresztą, jeżeli ktoś ogląda inne kanały o LoLu, jak na przykład te kanały, które mnie, że tak powiem, skusiły do rozpoczęcia własnego nagrywania, czyli kanał Venturiusa i kanał Exila, to Ven w pewnym momencie nagrywał swój własny komentarz do Mistrzostw Świata. I tam właśnie Zilean bodajże dwukrotnie pojawił się na midzie z bardzo dobrym skutkiem. Więc wszystkie te wydarzenia, mniej czy bardziej, ale przyczyniły się do tego, że stwierdziłem, że a co, spróbuję z Ileanem. No i to tyle, myślę, wstępu. Przeciwko sobie, jak widzicie, mam Fiza, którego bezlitośnie harasuję. On co prawda w krótkich wymianach ma zdecydowaną przewagę. W ogóle w krótkich wymianach to właściwie każdy ma przewagę nad Zileanem, bo jest bohaterem z taką specyfiką, że ma tylko jedną umiejętność, która zadaje obrażenie. Co prawda może jej użyć dwukrotnie po użyciu W. Natomiast tym niemniej jest to wciąż tylko jedna umiejętność, zadająca ogromne obrażenia. No, tym niemniej nie może kogoś po prostu zaburstować, trzeba po prostu przeciwnika zaharasować na śmierć, a potem nagle mu wsadzić dwie bombki na twarz i po połowę życia mu tutaj nie i powinniśmy mieć ile. Także więc wymaga gra z Ileanem odrobinkę wyczucia, bo po prostu jeżeli ktoś cię złapie i że tak powiem, zacznie cię wciągać w potyczkę, to najprawdopodobniej przegrasz, chyba że masz niesamowitą przewagę w AP i w ogóle w ilości HP i we wszystkim innym, w czym tylko możesz. No i oczywiście w skutku czasu odnowienia, bo na Zileanie najważniejszy jest czas odnowienia i AP. Nawet nie trzeba go budować na tanka. Znaczy, okej, okay, w ogóle, no, midowców się z reguły nie buduje na tanka, tak? Ale chodzi mi o to, że można zbudować Road of Ages, oczywiście, jeżeli ktoś lubi troszkę bezpieczniejszą grę, to jak najbardziej. Ja akurat nie wiem, jakoś Road of Ages do mnie nie przemawia w sporej ilości
przypadku. Oczywiście mam takich bohaterów jak, nie wiem, Kartus, czy nie wiem, czy Swain, to jest item kompletnie obowiązkowy. Ale w innych przypadkach powiedzmy, że jeżeli nie muszę, to naprawdę wolę nie składać. Tylko wolę nie złożyć Rabadona, Zonię, Deathfire Graspa i tak dalej, i tak dalej. Zacząłem sobie zachowawczo bezpiecznie z Dornslingiem. Ze względu na to, że Zilean zżera sporo many tym swoim Q, czyli tą bombką. Więc, żeby tej many troszeczkę zwracać, ten Doran Ring na pewno bardzo pomoże ze względu na swoją pasywkę, którą wykorzystujemy kompletnie, że tak powiem, bez użycia. Tu złą stronę się zacząłem uciekać, to się skończy dla mnie źle. Prawie że. Bo się skończyło killem. No. Natomiast pasywka Dronestringa jak najbardziej pomaga na zilanie. Odrobinkę spuszujemy wieży. Chyba 1/3 HP, coś takiego. No nawet nie. Bo niestety nie, i mam się troszeczkę za mało AP, żeby móc się bawić. Żeby móc stawać przeciwko Darkowi, czy nie wiem, czy Panteonowi. Więc po prostu muszę się troszeczkę nafarmić, a mam nadzieję, że wrogowie pozwolą nam na to. Pozwolą mi na to. Ale jak widać, moja drużyna sobie całkiem nieźle radzi. No 6-3 to nie jest zły wynik. Tak jak teraz z perspektywy czasu, jak oglądam tą grę, to widzę, że w tym momencie nie powinienem kupić tej łzy. Tylko raczej Chase of Harmony. Kieliszek po prostu. Wiadomo, każdy lubi kieliszki. Ze względu na to, że dużo bardziej bym się przydał w późniejszej fazie gry. Zresztą, później z tego co pamiętam, i tak go kupię, a tą łzę sprzedam, więc no, to już kompletna strata kasy, więc w tym przypadku nie bierzcie ze mnie przykładu. Bo to był mój błąd. I cóż, no każdemu się zdarzy. Co do wardów. Jeżeli macie taką linię jak na górze, czyli Rengar, który może wyskoczyć z krzaków, który może podskoczyć z ulta, plus Darek, który może przyciągnąć i zadać chore obrażenia z tego swojego krwawienia, z ulta i tak dalej, no to wardy naprawdę są potrzebne. W ogóle wardy oczywiście się zawsze przydają, no ale są, że tak powiem, pewne sytuacje, w których są już szczególnie potrzebne. Swoją drogą, bardzo ciekawa linia, bo zestawienie dwóch midowców o kompletnie odmiennym charakterze rozgrywki, o kompletnie innej specyfice gry. Zilean grający bardzo zachowawczo, bardzo tak harasująco i raczej bezpiecznie. Kontra Fizz, który po prostu potrafi zaberstować na śmierć, nagle wyskoczyć i zadać tak chore obrażenia, że wcale nie potrzeba mu wcześniejszego harasowania, żeby móc zabijać. Tutaj źle zrobiłem troszeczkę. Powinienem się cofnąć w momencie, gdy już zobaczyłem tego Panteona. Niestety, tutaj już tym bardziej po tym deadzie powinienem zwiać, no ale cóż. No, Fizę na szczęście i tak zabiłem. Ale mogłem to i tak rozegrać lepiej.
Darek nie ma szans z Jervanem. Kompletnie. Zwieje dosłownie, nie wiem, ile on ma 30 HP. No, malusieńko. Malusieńko. No ale. Zużyłem Lightning Wanda. Nie, czy Lightning Wanda. Przepraszam, ja gram na polskich napisach, więc po angielsku nie każdy pamięta różdżkę zniszczenia. Więc po prostu nie każdą nazwę pamiętam tak dokładnie. Cóż, co się zaś tyczy reszty mojej drużyny. Jervan po prostu rządzi. 4-1. Wow. No, Riven 2-2. No, powiedzmy. Not bad. Za to Queen 2-0. Przed chwilą mieliście sekwencję, jak biła się 1 na 1 z, wrogiem mojej bikery, czyli Caitlyn. I po prostu, no. Caitlyn nie miała najmniejszych szans w tej wymianie. Więc myślę, że o moją drużynę martwić się nie muszę. Co mnie zresztą bardzo cieszy. No w drogi tylko fidujący się odrobinę Panteon. 3-0 to jest sporo. Fidujący Panteon mnie troszeczkę martwi. No i cóż. Tu się dałem złapać. To co mówiłem, Fizz wskoczy, zaberstuje nas na śmierć i nagle już nas nie ma. Niestety, ciupeńki źle zacząłem, powinienem szybciej zacząć od złożenia czegoś na po prostu na rąbnięcie, na większą ilość AP, a nie od, że tak powiem, zabezpieczenia w rodzaju kieliszka właśnie. Jak widzicie, właśnie sprzedałem teraz ringa, żeby móc sobie dokupić kodeks, czarci kodeks. Nie tyle nawet ze względu na AP, co ze względu na skrócenie czasu odnowienia, które, jak mówiłem, jest na Zilanie piekielnie ważne. No a przy okazji zawsze ten przedmiot się przydaje do składania późniejszych przedmiotów. Wieża już zaraz legnie w gruzach, na szczęście. Odrobinkę golda się zawsze przyda. Dobrze. Tu mi Jervan dał blue. Powinno się przydać. Po co się teraz cofam? Z tego co no chyba ten kielich, o którym wam mówiłem. Albo nie.
odrobinkę więcej AP. Można i tak. Tutaj Fizz widzę, że biegnie na dół. Co z tego wyjdzie? Nie, ale moi tam mają wardę, to widać, że cofają się. Raczej nic się nie powinno stać. Tutaj Riven biegnie na pomoc, ja też już lecę. Robinka harasu na Fiza. Nasz Jervan ubił wieżę. Bardzo ładnie mam. Złapałem kilka asyst. Riven porządnie ubiła, skończyła jedną serię, wcześniej jeszcze kill, więc tego złota złapała całkiem dużo. No tutaj już myślałem, że będzie kill dla mnie, ale nie. Riven znowu. No ale w sumie powiedzmy, że nie tak źle. No, Riven 8-3 to jest już Riven praktycznie nie do zatrzymania. Zresztą bardzo dobrze. W sumie najważniejszy jest wynik drużyny, prawda? Nie pojedynczego gracza. Czerwam tego Rengara raczej by nie dogonił. Kaitlin, co ma Kaitlin? Logicznie ma. Tutaj udało mi się Rengara złapać. Niestety Pantheon mnie złapał od tyłu. Tak wiem, jak to brzmi. Nie musicie mi o tym mówić. No i cofamy się. Tutaj chyba idę pod kreś blue. Przeciwnikom, tak. To blue się zawsze przyda. Z dwóch względów. Ups, Darek. Po pierwsze ze względu na to, że ja je będę miał, więc obrażenia, regen many itp. itd. będę miał większe. A dwa, że bohaterowie nie będą, wróg nie będzie go miał, co też jest zawsze pomocą dla mnie, dla mojej drużyny. Szkoda, że blisko nie trafił. No tutaj ten teamfight nam naprawdę nie wyszedł. Fizz trafił trzech naraz swoim ultem. No a to ma niestety bardzo złe skutki, bo ten ult zadaje chore ilości obrażeń. Dobrze. Tutaj, jak widzicie, dokupiłem już absurdalnie wielką różdżkę. Czyli idę bardzo wyraźnie w Tons of Damage, jak to niektórzy lubią mówić. Zaraz złożę z tego Rabadona. A potem chyba będzie Chalice? No nie wiem, zobaczymy. Nie pamiętam kolejności, w jakiej się składałem tutaj.
Kompletnie bezmyślnie lecę na tego mida. Wystarczy, żeby mnie zeszli z boku i byłoby po mnie. No ale cóż. Pozwoliłem się sobie odrobinkę odważnie biec. Rengar tutaj nie wiem w ogóle, co on wyprawiał. Sobie podchodzę, łup. A on nic. Nie wiem, chyba miał jakiś zawias albo coś. Nie wiem, zawiesił się chłopak. No i właśnie. To, o czym mówiłem, nieco zbyt brave. Zbyt odważnie. No ale ult mnie uratował. Kill zawsze jest. Można i tak. Drugi kill. Riven, spójrzcie, 11-4. Ta Riven naprawdę tutaj rządziła. Zresztą Jervan jej bardzo dzielnie w tym rządzeniu asystował. Tutaj łapce Bliskranka minimalnie po prostu brakło, żeby złapać tą Caitlyn. A wtedy też by na pewno nie zwiała. Bo ja mam Caitlyn na 2-3 bomby. Dwie stawiam od razu, to za trzecią by zrobiła moja drużyna. Także więc jest nieźle. 23-16, my mamy 3 turety zniszczone, oni 2. Więc jak najbardziej dobrze. Różnica w goldzie około 6K, 6,3. Czyli też ładnie. No wszystko wskazuje na to, że bez większych problemów powinniśmy to wygrać. Tak mi tak przypuszczam, tak mi się wydaje. Szczególnie patrząc na Riven. Tylko ten Blitzcrank, nie wiem, czy on trafił chociażby jedną łapą przez całą rozgrywkę. Ja chyba tego nie widziałem. Tu się kompletnie, znowuż niepotrzebnie włączyłem do gry. Znaczy nie, w sumie nawet potrzebnie, tak jak teraz patrzę, bo odciągnąłem Caitlyn. A Caitlyn zadaje sporo obrażenia, więc ułatwiłem mojej drużynie odrobinkę ubicie tych przeciwników, o których zabili. Jervan tutaj znowu, dwa trupy. Co prawda Rengar jeszcze złapał 3, ale myślę, że to aż tak bardzo nie powinno nam zaszkodzić. Mam taką nadzieję. O, ale zobaczymy. Jak widzicie, ja już dokończyłem Rabadona. Im AP mam... Czy mam więcej, czy mniej? No zdecydowanie, mam o 100 AP więcej od Fiza. Jak to uważaliście, ja to nie robię za jakoś prowadzącego, nie wiem, nacierającego jak na przykład może Diana, albo powiedzmy, nie wiem, Evelyn. Ja tutaj robię troszeczkę za... O, wreszcie jakaś łapa trafiona. Robię tutaj odrobinkę za dodatkowe, pomocnicze obrażenia. O, tutaj. Ubiłem. Wybaczcie mi. Wybaczcie, nie wiem, co się stało. Na chwilkę mi przerwało nagrywanie. Natomiast, no, co się działo? Generalnie był teamfight, w którym mniej więcej porówno się działo. Ja zginąłem, zginęła Queen. W drugiej drużynie Darek z Fizem. Więc mniej więcej porówno. Nie wiem, czy to było na nagraniu, ale
zdołałem dobić solidnie uciekającą Queen, której już nikt nie mógł złapać. Fajnie, fajnie, to zawsze, zawsze miło. Cóż, jak mówiłem, ważny jest czas odnowienia, więc kupiłem, po to kupiłem joniańskie buty jasności, żeby mieć tego skrócenia czasu odnowienia dużo. 15% jest z samych butów, to jest całkiem fajna wartość. Naprawdę, 15 sekund od 100 to jest dużo. Gdzie ja tu lecę? Bo chcę sfarmić tego topa. Nie bardzo wiem po co, bo... Wiem, chciałem obronić się przed Fizem i przed tą falą. No ale... Troszeczkę do samego Fiza bałem się wyskoczyć ze względu właśnie na to, że nie jestem bohaterem burstującym przeciwieństwie do niego. Tak więc... Niewiele mogłem zrobić. Znowu się jak se szykuje na midzie. Wielki teamfight. Albo i nie. Tutaj, pamiętam, w tym miejscu kompletnie mogliśmy się drużyną dogadać, co my właściwie chcemy zrobić. Jedni chcieli iść na draga, inni niszczyć wieżę, inni drugą wieżę, jeszcze inni zrobić zasadzkę na nich. I tak w gruncie rzeczy no, wyszło na to, że ci, którzy po prostu polecieli, zaczęli coś robić, to oni sprowokowali wydarzenie. Ja tutaj próbowałem spuszować tego tureta. Jak zapewne już widzicie, po zbliżających się przeciwnikach, kompletnie mi się nie uda. Caitlyn tutaj nie robiła nam większego problemu. Dużo niebezpieczniejszy był Rengar czy Fizz. Natomiast sama Caitlyn nie była aż takim wielkim problemem. Zresztą bardzo dobrze. W sumie AD Carry może być tak strasznie niebezpieczny, tak strasznie może przeszkadzać, że gdy nie ma zbyt dużo obrażeń, to powinniśmy się jak najbardziej cieszyć. Tą grę autentycznie wykeruje nam Jervan z Riven, którzy robią wszystko. Grają za trzech. Ja tam czasem kogoś ultnę. Blitzu przyciągnie. Queen dołoży swoje 3 grosze, jeżeli chodzi o obrażenia i I tak to się skończy. No tutaj już widziałem, że ta wieża jest na jednego hita, więc widziałem, że a co tam? Ja nam i tak nieraz hitnie, to się nic nie stanie przecież. Więc sobie ją wziąłem. Co do tego, co akurat złożyłem, czyli kostura Rachanioła, nie polecam na Zileana. To jest dobre na Singed'a, na Ryza. No jeszcze na pewno tam paru innych bohaterów by się znalazło. Natomiast na Zileana nie polecam. Za wolno stakuje się.
Zbyt dużo zaklęć trzeba użyć, ażeby to nastakować. Dobrze, teraz spójrzcie. Jeden kill. Drugi kill. Tego fiza jeszcze złapiemy. I trzeci kill. Spójrzcie. Tak jak przez całą grę, w sumie nie wyrobiłem, nie było mnie za bardzo. Widać nagle, pyk, trade kill. No, to jest też fajna rzecz, gdy gracie z Ileanem, że tak naprawdę może być was kompletnie nie widać. Kompletnie możecie być niewidoczni, zabijani w ogóle, aż tu nagle obrażeniami obszarowymi, przyspieszeniem, swoim nagłym zmartwychwstaniem z ulta i tak dalej, możecie naprawdę narobić bigosów podczas teamfightu. I za to tego bohatera lubię. Zresztą spójrzcie, że mam najwięcej farmy w drużynie. To też widać po pewnym stylu gry, który reprezentuję. Lubię farmić, przyznaję się, lubię farmić. Nieźle. Tutaj ultnąłem Riven ze względu na to, że ma ogromne obrażenia i naprawdę zmartwychwstana Riven może bardzo pomóc. Proszę, Jervan, trzy trupy. No, ja jeszcze Caitlyn bombką z zagrobu, że tak powiem. A nie, ja żyję. Naprawdę. I nawet ja czasem nie widzę, czy ja żyję, czy ja nie żyję. No ale tym niemniej dobrze. No i w tym momencie wroga drużyna się poddała. Cóż, mam nadzieję, że się wam podobało. Wiem, że nie była to gra tak, powiedzmy, wysokiej jakości, wysokiego. Nie była to po prostu gra tak dobra jak zwykle, ale no mówię, Zilean nie jest moim najlepszym bohaterem. Tak. Wrzuciłem go tylko, żeby wam zaprezentować fajność i specyfikę tego bohatera, więc cóż, mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, do następnego razu.